Witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Maćkowi, i rozpoczynamy drugi odcinek serii Infamous Second Son. Oczywiście ledwo co nasz bohater się tutaj wybudził, oczywiście z konfrontacji z tak zwaną rudą suką, jakkolwiek on ją nazwał. Co tu się do diabła dzieje? Ale zobaczmy, co tu się dzieje. To jest ten cały, ten długi dom przerobiony jakby na zamienili chronienie. Dokładnie. To jeszcze udało nam się poznać w końcówce poprzedniego. Ja długo byłem nieprzytomny. Odcinka. Zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. O, ktoś tu jest. I ktoś tu się denerwuje. Chodźmy, zobaczmy, kto tu się denerwuje. Oczywiście w międzyczasie zjeżdżacie na dół i zostawiacie łapeczkę w górę. Bo trzeba tutaj troszkę podreperować algorytm. To niestety nic nie ma. Delsin sobie chodzi, się rozgląda. Gdzie są ludzie? Bo to naprawdę wygląda jak jakiś... Oj! Nick, stary, co tu się kolego dzieje? Kolego sympatyczny! Wszystko z tobą w porządku? Czemu ja nie mogę do ciebie wejść? Ale widać, że jego nogi i ręce, no, bezapelacyjnie nie są w najlepszym stanie. Mocno zastanawiające. Wszystkie zegary są wyłączone. Oho, ho, ho. O Boże. Jak można było coś takiego zrobić? Ilu dobre osobom pytanie wyrządziła krzywdę? Ewidentnie tą rudą sucz trochę poniosło. I nikt nie potrafił jej powstrzymać? To pytanie, żeby tak powiem, jak długo my przekimaliśmy to. Tu jest jakaś dziewczynka, do której oczywiście też nie można podejść. Get well soon. O Boże, Betty! Betty. Delsin, skarbie, obudziłeś się. To robota Augustyn, tak? Tak, myślisz, żebym brawo, cię Sherlocku sprzedała temu babsztylowi? Poza tym reszta plemienia też sobie fundnęła przy kłucie kolan. Oho! Czyli wszyscy są tutaj. To my też im jej coś przekujemy? Chronią swoich. Przecież nikt cię nie wini za to, co się stało. Ta. Nie obwiniaj się. Tym tropem trzeba było pójść w drugą stronę? Nie wstydź się tego, kim jesteś. Taki los. Taki się urodziłeś. Po prostu... Teraz jestem jednym z nich. Nie jesteś jednym z nich. Bezdusznym mordercą, który zabija ludzi dla zabawy. Jesteś dobry chłopak, który potrafi strzelać dymem. A nie, no to w sumie... To przez ten dym wpakować się w kłopoty. Wszystko normalne. Hej. Potrafię strzelać dymem z palców. Fajnie. Jak będziesz tak smęcił, to zaraz zasnę. Byleby się tylko Betty obudziła. Muszę odpocząć, żeby wydobrzeć i stanąć na nogi. Mogę trochę odsapnąć, bo nie śpisz. Nie martw się. Nic mi nie będzie. Naprawdę. Nie masz tylko dostępu do jednej nogi. Zobaczysz. Dobra, Betty. Odpocznij sobie, bo my mamy pewne rzeczy do załatwienia. A pytanie zasadnicze. Naprawię to. Gdzie jest nasz braciszek? Braciszek policjant. No, wilku mowa. Kurde, bracie, już myślałem, że po tobie. Odrobina betonu nie mogła mi zaszkodzić. Szybka regeneracja to też jedna z twoich nowych mocy. A właśnie, co tam z twoimi rękami? Przeszło ci? Nie wiem, stary. Zakaz palenia w długim domu, pamiętasz? Tak. Nie chcę im utrudniać powrotu do zdrowia. Zasady to zdrowia? Zasady.
Nie, Delsin. Nie ma szans. Oni już z tego nie wyjdą. Umierają tam. Nie wiesz tego. Nie, ale wiedzą to lekarze, którzy tu byli, jak spałeś. Wiedzą. I mówili... I mówili, że te odłamki trzeba wyjąć w taki sam sposób, jak je wbito. No i czyli to jest rozwiązanie. Ale to zaczęło się od Augustyny i jej betonowej mocy. Betoniara. Tak. Walić to, stary. Musimy jechać do Seattle. Tam ją dorwiemy. Ej, czekaj. Myślisz, że co? Że tak po prostu nakłonisz ją do powrotu? Tak, mocno oberwałeś w łeb, ale może nie chyba tak pamiętasz, po prostu, jak wyglądało ale... wasze ostatnie spotkanie. Reggie. Strzelimy im dymkiem. Z palców. To moja wina. I muszę to naprawić. Nie no, Delsin, dopiero co stanąłeś na nogi. Wiem, że chcesz pomóc, ale lekarze mówią... Że odłamki można usunąć wyłącznie tą samą mocą, rozumiem. I to brzmi jak plan. To znaczy, że nie potrzebujemy Augustine, tylko jej mocy. Sprytne. Dobra, nie czaję. No, poczaisz trochę. Wchłaniam nowe moce jak gąbka, pamiętasz? Skoro mam dym, to i betan ogarnę. Ha? Dobra, a co jeśli to był tylko fart? Ha? Pomyśl, będziesz musiał się przebić przez całą armię dozowców, żeby do niej dotrzeć. Tak, coś w tym stylu. Pogadamy w furze. Jakiej furze? Ty nie masz fury! Co moja fura, baranie? Ale ty nas zawiesiesz, chłopie. Po co te nerwy? Po co w ogóle tutaj przekomarzanki jakieś? Dobra, wszystko sobie rozkminiłem. Stary, wbijamy do miasta i pompujemy się do oporu wszystkimi możliwymi mocami, jak leci. I zahaczamy o Space Needle, zawsze chciałem tam wpaść, a potem ratujemy naszych. Wiesz, że jak się wbijemy, to miasto będzie chciało nas. No wiesz... Wybić. Ale ze wszystkimi mocami? Co to za pieprzenie? Po prostu. W Seattle mieszka 500 000 ludzi, którzy nie tolerują bioterrorystów. Spodziewasz się wylewnego przyjęcia? Nie, ale ja będę inny niż tamci. Będę czynił dobro, będę ratował ludziom życia, będę jak Superman. Będę uzdrawiał chorych. Proszę, myślisz, że padną przed tobą? Obudź się. Hej. Dobra, nie przejmuj się, naprawimy cię. Znajdziemy ale jakiś lek. Lek? Po co tutaj już nawiązywać do akcji naprawimy cię? Stary. Przestań, to nie oznacza, że ja potrzebuję jakiegoś lekarstwa na tę waszą normalność. Van Gogh nie był normalny, Gandhi nie był normalny. Ale ludzie nie bali się Gandhiego, tak? Za to bioterrorystów owszem, bo są niebezpieczni. Stereotypowe pierdoły. Uważaj, uważaj! Co tu? Szlak. Się dzieje. Peace, security. No nie powiedziałbym. Idziemy z buta. Dalej popelamy z buta. Co? Z buta? Gdzie idziesz? Hej! Dobra, pora się rozejrzeć. Chorzesz ty w mordę. Widzisz to, co ja? Słuchaj, jeżeli naszły cię jakieś wątpliwości, to ja... Żartujesz sobie? To coś pięknego. Jarasz się zniszczeniem? Stary, przecież oni się bronili. Blokadę rozstawiono, by ich zaatakować. No bo to bioterroryści. Na szczęście ich nie powstrzymała. Ja też bym sobie z nią poradził. A coś tutaj leci, jakiś nowy... Rany, to jest jakieś postapokaliptyczne Las Vegas. Co to my mamy? To statek matka. Czy to nas jesteśmy w stanie wciągnąć? Będziemy robić piu, piu, piu. Jezu, Delsi. Hej, hej, żyjesz? Czy żyję? Mało powiedziane, stary. Chyba nauczyłem się nowej sztuczki. Oho. Tak. O tak. Teraz robimy nowe piu, piu, i to lepsze. Delsin, to nie jest ulepszenie, stary. Mamy rozwiązać problemy, które już masz, a nie... Mnożyć je! Myślisz, że Augustyn siedzi na tyłku i czeka sobie? Muszę się doładować, jeśli mam się zmierzyć z tą wredną Zozą. Ej, tego właśnie chciałbym uniknąć!
Może jest inny sposób na dobranie się do Augustyn. Wysłać inny sposób? Mam, o czym ty mam gadasz? Mam parę znajomości w Seattle, okej? Okay? Na przykład w policji. Jak nam pomogą, to może... Tym razem nie będziesz dużym braciszkiem, który wszystko grzecznie załatwi. Nie, to nie jest twój problem do rozwiązania, tylko mój. Klasyka. Dobry i zły. Patrz, idealnie. Chcesz naprawdę komuś pomóc? Wybaw tę damę z opału. To nie... Dobra, okej. Okay. Idziemy razem. No już. O nie. Ja nie... Sam się baw w superginę, okej? Okay? A ja cię potem jakoś dogonię. Dobra, ej, tak, ale masz nigdzie nie łazić. Dogonić braciszka. I na litość boską niczego nie dotykaj! Już ja sobie dotknę wszystkiego. A ja... Coś czuję, że będziemy tego żałować. Kandydat numer jeden. Zbieraj odłamki z wybuchu, aby zdobywać nowe moce. Okej, zaczyna mi się podobać. Ej, stary, korzystałem z tego! Znajdź źródło mocy? Może by tak uzupełnić zapas dymu? Dobrze jest. Okej, zatem tak to działa. O tak, to powinno pomóc. Dwa w dół. Uno. Wskaźnik dymu, widać wszystko. To też wyssamy sobie. Hej, Delsin, jesteś mi potrzebny. Stary, nie uwierzysz, co tak pikało. Dawaj tu do mnie, dobra? Mam tu autobus pełen ludzi z organizacji humanitarnej. Próbowałem ich przekonać, żeby opuścili autobus, ale oni za nic nie chcą zostawić lekarstw. No to powiedz im, żeby zaczekali, zaraz im pomogę. Delsin, wiem, o czym myślisz. Okay. Nie rób tego. Zniszczyłem chmarę niebieskich pikających robotów, to i z autobusem dam sobie radę. Niż betonowe, które blokują autobus. To zajmie wieczność, musi być szybszy sposób. Dostępne nowe ulepszenie, wciśnij... otworzyć ekran ulepszeń. Żarowe pociski. Nikt mnie nie powstrzyma! Delsin, zabroniłem ci tego... Sorry, Reggie, ale polubiłem siebie w roli superbohatera. I całkiem nieźle nam to idzie. Delsin, ja nie... A, coś przerwało. Chyba niechcący cię wyciszyłem. To nie my prowadzimy statek. Autobus. Dobra, wydaje mi się, że droga wolna. Walimy prosto do Seattle. To brzmi jak plan. A ty co taki poddenerwowany, braciszku? Czym ty się stresujesz i co ci chodzi po głowie, mój drogi? Reggie, otwieraj, jedziemy. Nie, serio? Halo? Hej, Delsin, mamy tutaj problem. Część pasażerów widziała niestety, jak używasz mocy, żeby oczyścić drogę. No i? No i boją się ciebie. Co? Mówiłem ci, że tutaj bioterroryści nie są lubiani. To wskoczymy na dach. Znaczy, że co? Nie pozwolą mi wsiąść i posadzić tyłka gdzieś z tyłu autobusu? Nie. Nie chcą, żebyś ty wsiadł. Nie chcą cię tutaj widzieć. Jak ty wsiądziesz, oni wysiądą. Wali mnie to! Niech idą z buta! Myślą, że nie rozwalę tych drzwi? Nawet nie próbuj. Ci ludzie nigdy nie widzieli czegoś podobnego. No to bardzo nic na to nie poradzę. Im gratuluję. Jedźmy już! Zaraz! Proszę o spokój! Co im pomogliśmy? Słuchaj, przewiozę ich przez most i po ciebie wrócę, okej? Okay? To mi zajmie 5 minut. Dobra, leć. Przykro mi, stary, nie mogę cię wpuścić. 5 minut. Zatem czekam, aczkolwiek sądzę, że to nie będzie miłe 5 minut. Dobra, słuchaj, włącz GPS w telefonie, na wypadek gdybyśmy się rozdzielili. O, że niby teraz? Okej, mamy mapkę, która też jest normalnie widoczna.
Czemu tu mamy jakiś przedziwny neonowy mieczyk i nigdzie nie mamy dymu, a przydałoby nam się go troszkę wciągnąć. Uwaga, zgodnie z nakazem DOZ, most 520 zostanie wkrótce zamknięty. Jak to? Wszyscy kierowcy oraz piesi są proszeni o natychmiastowe... Brzmi jak przydatna informacja. Helsin, muszę pomóc pracownikom DOZ. Szukają ewakuację mostu. Aha. Reggie, jesteś tam? Co jest grane? Halo! Coś tu ewidentnie nie gra. Ej! Ej! Trzeba pomóc coś? Uf, mordę. Bioterrorysta. Ej! To jeden z mutantów! O co ten nerwy? Nie! No tak, to też jesteśmy w stanie pochłonąć. Ta szybka regeneracja jest cudowna. Dobra, mamy do pogadania. Zabij go jeszcze raz! Stary, ja chcę tylko przejść na drugi koniec tunelu. No chodź tu, do tancie. Pokaż mu, kto rządzi! Od teraz ja! Coś tu mogę wciągnąć? Dobra, poddaję się! Nie rób mi krzywdy! To po co zacząłeś robić mi krzywdę? Widzisz? Nie jesteśmy potworami. Przekaż to innym. Dobra, i tego się trzymajmy. Dymek, zapraszam do mnie. I lecimy dalej, tak? Uwaga! Zgodnie z nakazem DOZ, most 520 zostanie zamknięty. Do wszystkich kierowców oraz wszystkich do ostatnich... Ojej! Dobra. Czemu aż tak tu oberwaliśmy? Co tam? Reżi! Cholera, odpowiedz! O mój Boże. To... to był most? Czemu to już jest po moście? No i dobra, wiemy kto stoi za tym, że ten most rozdupcyli, ale... Idę po ciebie, Reggie. No dalej, przekaźniku, czyń cuda! Dawaj, dawaj. Coś jesteśmy w stanie zdechnąć? Super skok, dobra! Warto spróbować. Jak go się odpala? Podskocz na samochodzie, aby wystrzelić się w powietrze. Dobra, tak trzymać. No i fajnie. Ha, ha, ha. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. Keep calm, keep calm. Dobra, tu mamy coś nowego. Czyli są to bezapelacyjnie przekaźnik rdzenia. Tutaj jakiś super skok do przodu. Levitation. Jak to działa? Podskocz się przytrzymaj. Reggie? Delsin, co jest grane? Pojechaliście sobie z Reggie do Seattle? To nie najlepszy moment, Betty. Okej. Okay. Uważaj na siebie. I
baw się dobrze. Okej, okay, no, tak na pewno się nie będziemy bawić najlepiej. Ale spróbujmy. Gdzie jest Regi? Trzyma się, Decim, już prawie ci się udało. Skoko, następnie ono się... Trochę na farcie, ale się udało. Cholera! Most z piekła rodem! Dolecę! Nie dolecę. Chyba powinienem troszeczkę... niżej wylądować, na przykład tutaj. Dobra, kombo leci tak, jak powinno lecieć. Ciekawa jest ta przejażdżka. O nie! O Boże, autobus! Regi! Regi! Tylko nie to. Dobra, wydostał się wcześniej. Jest dobrze. I już do ciebie lecimy. Którędy ja mogę? Regi, keep calm. Pomóż mi! Już jestem. Kontuzja się odnowiła, co? Delsin! Łap go dobra, za łapę dobra. I go wciągaj. Gówniaku jeden. Dzięki za pomoc. Zobacz. Wow. Widzę, że coraz lepiej panujesz. Nad symptomami. Kiedy ty się z tym pogodzisz? W zasadzie jedynym minusem jest to, że... Nie, nie ma minusów. To jest po prostu zajebiste. Mówisz? Świetne zajebiste? Podejście. A co powiesz na gości, którzy tak bardzo chcą ci zrobić kuku? Jebitne. To jest minus? Tak. Słuchaj, może damy jakoś radę przedostać się przez ich ochronę, bo nie jesteś normalnym bioterrorystą. Normalnym? Jesteś... Czyli według ciebie normalni to są ci, których DOZ spędza jak owce na rzeź do laboratoriów. Nie, Regi, nie jestem normalny. Widziałeś, co było tak, na moście? Damy radę! Zobaczmy, czy uda nam się przekraść jakoś przez posterunki. Łatwiej byłoby poruszać się po mieście. To akurat muszę się zgodzić z Regim. Dobra, zrobimy to po twojemu, dyskretnie. Dziękuję. Proszę cię, obiecaj mi, że nie będziesz przeginać. Kiedyś mówili na mnie luzacze. Nikt tak cię nigdy nie nazwał. Niech szan. Naprawdę cię to martwi? Ci dozowcy może nie dysponują taką mocą jak ty, naturalny bioterrorysta, ale mają jej wystarczająco dużo, żeby spuścić ci niezły łomot. No, czyli świetnie. Bezapelacyjnie ściągamy przyciski, w sensie palce z przycisków sterujące naszym, oczywiście. Czekaj, tutaj ja dymkiem. Cały tydzień. Wow, w tym czasie DOZ rozkręciło... Lane open. Niestety. Dobra, no, przejdźmy. Ale przecież to zaraz oni wykryją, że jesteśmy przewodnikiem. Jak już będzie po wszystkim, skontaktuję się z kumplami z policji i spróbuję uzyskać dostęp do ich baz danych. No przecież to nie ma sensu. Proszę cię, byś w tym czasie nie robił zamieszania. I nie pójdziemy tam razem, bo by się wystraszyli bioterrorysty. Dobra, szefunciu. Mogę poprosić? Test Station Zone. To zarejestrowana broń. Jestem funkcjonariuszem policji. A ja? Jezu, nie wpuszcza mnie do fury? Nie chcę poznać z kumplami? No przecież od razu... Dobra, Regi przejdzie, fajnie. A my? Zaraz będziemy musieli się nadupcać z całą bandą dozu. Rush. Przetwarzanie. Uwaga, wykryto przewodnika poziomu pierwszego. Super! Śmiercionośna siła! Mamy dwa z trzech.
Uciekaj, Delsin! Chrzanić to! Delsin, zostań tam! Nie ucz mnie, jak mam się bić! Co otrzymuje zbyt dużo? Trzeba... Reggie, na wieżach! Widzę ich! Pamiętaj! Cywile są niewinni! Jak na razie, to my wszyscy jesteśmy tutaj mocno winni. Łoż ty! Po snajpersku! Stąd. Dajcie mi troszkę dymku. Delsin, rozdzieliliśmy się. Wszystko w porządku? Tak, u mnie w porządku. Tak jak prosiłeś. Proszę, siedzę bardzo. Ci... Słuchaj, nie wychylaj się. Zadzwonię, jak tylko będę coś wiedział. Tutaj też ci pomożemy, simuple. Tak się bawimy. O, snajper! Jak widzicie, my tylko i wyłącznie pomagamy. Gdzie jest jakiś dymek? Nie, 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 czekajcie, nic wam nie zrobię. Rozejdźcie się do domu, albo otworzymy ogień. Co jest do cholery? Mieliście bronić tych ludzi przede mną. Jest reszta ekipy, bo mamy coraz mniej dymku. Kamera zniszczona. Mamy jakąś opcję dymku? Nie mamy. Delsin, mam dostęp do bazy danych policji w Zjedlu. Okazuje się, że DOZ ma oczy i uszy wszędzie. No to trzeba wyłupić im oczy i obciąć uszy. I to brzmi jak plan. Mam twoje współrzędne. Jesteś w pobliżu jednego z ich mobilnych centrów dowodzenia. Jak je wyłączysz, będzie im trudniej cię namierzyć. Mobilne centrum dowodzenia, okej, czaję. Jak ono wygląda? No, duża, ciężko opancerzona ciężarówka z portami po bokach i aparaturą łącznościową na dachu. Okej, chyba coś widzę. Groźny kamper z jakimś metalowym czymś na dachu. No dobra, po każdej stronie masz 4 panele. Rozwal kilka, rdzeń się przegrzeje i będzie odsłonięty. Okej, rozwalić panele, kumam. Cudowne uczucie! Uno. Ała! Dawaj, dawaj! Thank you.
Dobra, bo nie wiem ile ja mam życia. Nie wiem, lecz się domyślam, że jest kiepsko, jak ja jestem w takim stanie. Gdzie ja mam jakiś paseczek? Nie mam dymu. Wow, na dupcaju to jest w swoich. Gdzie ja mam znaleźć źródło energii? Zasadnicze pytanie, co? Dawaj mi dym. Ilu was jeszcze tutaj jest? Uno, dos, tres. Poszło. No, szkurczę. Działa. Znalazłeś główny rdzeń zasilający? Powinien być na dachu. Rozdupczony. I kto tutaj jest bohaterem? Kolejny wóz? Kawaleria nadciąga. Jaka kamienna zbroja. Stoję jednak w tych mniejszych. O, DOZ zaczyna ostro grać. Zdecydowanie wolę tych mniejszych. Okej, czyli nie tak. Krótko i na temat. Sprytne to było, nie da się ukryć. Upsi. Chodź tu. Przeciwnik obecz właśnie uwolniony. Właśnie sobie zdałem sprawę, że ci żołnierze dysponują cementowymi mocami, mam rację. Wystarczy, że wyścisz moc z jednego z nich i możemy wracać do domu. Jeśli to nie zadziała, to się myliliśmy i w sumie też będziemy mogli wrócić. Znajdź agenta DOZ i wyścij z niego energię, czyli tego, co tutaj... Dobra, na razie dymek. A ty kiedy wracasz z Łamasie? Spróbujmy. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbujmy. No nie, nic się nie dzieje. Mordę. I co? Zadziałało? No. A, nie mam czasu sprawdzić, stary. Dozowcy lecą na mnie ze wszystkich stron. No to zwijaj zabawki. Ta, świetna rada. Mobilne centrum dowodzenia do zniszczone. Nagrody dzielnicy. Poboczne misje są dostępne. W odłamki z wybuchu zaznaczone na mapie. Bla bla bla. Misja ukończona. Witamy w Seattle. Dostępne są
ulepszenia. Siarkowa bomba zablokowana, wysi dym. Dymny doskok. Dobra. Jedno ulepszone. Wyskok z samochodu, to mamy. Dymny pocisk, proszę, żarowy pocisk. Już nie jest nam dostępny. Dobra. Misja ukończona. Reggie, sorry, pytanko. Twoi ziomale z roboty może wiedzą coś na temat tych przekaźników? A, porozstawiali je po całym mieście. Policja non-stop ma je na oku. Niestety DOZ milczy na ich temat. Ale dowiesz się, gdzie się znajdują, prawda? Jasne. Jak mówiłem. Super, to weź prześlij mi namiary na telefon. Żebyś mógł z nich wyciągnąć kolejne moce? Zapomnij. Wow, mój brat chce, żebym nie miał kompletu mocy, gdy stanę do walki z najgroźniejszą bioterrorystką. Tego nie powiedziałem. No to chyba nie ma sensu tego odwlekać. Walę prosto do Augustin i bohatersko kończę sprawę. Ale chyba nie wiem, co z tego wyniknie. Okej, rozumiem. Słuchaj, prześlę ci te namiary, tylko trzymaj się od niej z dala. Dobra, namiary przesłane, oszukaj przekaźniki rdzenia, aby zyskać nowe moce dymu. Najlepszy brat zamknąłby cię do końca życia w szafie, w Salmon Bay. Wow, dziękuję za troskę, ale nie wiem, czy szafa jest w stanie powstrzymać przewodnika. Superansko. I jesteśmy na dachu. Naprawdę, tu jeszcze gdzieś pewnie jest jakaś... kamerka do rozdupcenia, no i tak jak Reggie powiedział, musimy ewidentnie się wzmocnić i no nie widzę ku temu żadnego ale to będziemy sobie już kontynuować moimi w następnym odcinku. Na chwilę obecną witam was w Seattle, no i żegnam się w tym odcinku, do zobaczenia jutro, cześć.